Kiedy Pan Jezus pokonuje śmierć i po zmartwychwstaniu ukazuje się apostołom, nadal ma rany, ale one są już przemienione. W tych ranach nie ma już śmierci, znajduje się tam tylko błogosławieństwo. Dzieło stworzenia było doskonałe, bo stworzył je Bóg. Jednak zaraz po dziele stworzenia człowiek w swojej pysze odrzucił Boga, na świat wkradł się grzech i wszystko się rozbiło. I od tej pory żaden człowiek nie mógł już powrócić do jedności ze swoim Stwórcą. Pomiędzy człowiekiem a Bogiem była niepokonana zasłona. Po śmierci ludzie trafiali do krainy umarłych, do Szeolu i nie mogli już widzieć Boga. Psalmista woła: jesteś przy mnie, kiedy położę się w Szeolu. I Bóg wprawdzie nadal obejmował ten świat, bo gdyby świat przestał Bóg kochać, to świat by zniknął, stałby się nicością. Tylko problem polegał na tym, że ja już nie mogę na Pana Boga patrzeć. Że mur pomiędzy człowiekiem a Bogiem był nie do pokonania. Stary Testament to jest jedno wielkie wołanie przeniknięte tęsknotą, aby Mesjasz przyszedł, aby zniszczył ten mur, aby zniszczył tą obcość pomiędzy Bogiem a ludźmi. Co się zatem dokonało na krzyżu? Na krzyżu zasłona pomiędzy śmiercią a życiem została rozdarta. A ostatni wróg, śmierć, jak pisze święty Paweł, został pokonany. I od tej pory do Boga już możemy powrócić, przechodząc przez bramę, którą jest uwielbiony krzyż Jezusa. Śmierć nie jest już dla nas ostatnim słowem. Nie trafiamy do Szeolu. W starożytnej homilii nieznanego autora, którą czytaliśmy dzisiaj razem z braćmi na Ciemnej Jutrzni, słyszeliśmy: wielka cisza spowiła ziemię, wielka na niej cisza i pustka. Bóg umarł w ciele, a poruszył otchłań. Jezus szedł do krainy umarłych, gdzie spotkał Adama i wielu innych czekających na wybawienie i na nowo nadał im sens. Bo życie bez możliwości widzenia Boga to jest jakaś katastrofa, to jest jakaś przerażająca rozpacz. I od tej pory, kiedy patrzymy na krzyż, który jest triumfem nad śmiercią, to mamy w sobie nadzieję, że kiedy zasłona śmierci w naszym życiu zostanie przedarta i wreszcie przejdziemy na tą drugą stronę, to nareszcie będziemy mogli zobaczyć Boga twarzą w twarz. A kiedy ujrzymy Jego piękno i majestat, to będziemy w stanie wypowiedzieć tylko jedno zdanie: Boże, teraz już wszystko rozumiem. Znikną wszystkie pytania. Spojrzymy na nasze życie, na to wszystko, co było krzyżem, co było naszą Golgotą i wypowiemy to samo słowo, które Bóg wypowiedział zaraz po stworzeniu. Dobre było. Historia zbawienia się wypełni. Kilka dni temu mama 7-letniej Marianki opowiadała mi, że jej córka przyszła tutaj do nas przed obraz Jezusa Miłosiernego. Wpatrywała się w Jego twarz i nagle tak spontanicznie z radością stwierdziła: mamo, ja chciałabym umrzeć, aby zobaczyć Jezusa. Spokojnie, dziewczynka nie ma depresji. Jest bardzo pogodnym i radosnym dzieckiem. Ona musiała zostać oświecona Duchem Świętym, gdyż wyczuła, na czym polega tajemnica zmartwychwstania. Dopiero kiedy spotkamy się z Bogiem Ojcem twarzą w twarz,
to nasze życie się dopełni. I spojrzymy na to, co przeżyliśmy, na te nasze codzienne krzyże. I nagle oświeci nas świadomość, że wszystko dobre było. Że to, co wydawało się naszym trudem i krzyżem, to w rękach Boga stało się święte. Nasza siostra dominikanka, święta Róża z Limy, mówiła, że krzyż jest jedyną i najpewniejszą drabiną do nieba. Bóg Trójjedyny, sama miłość, czyste światło, taką właśnie ma moc. Ciemność staje się jasnością, a to, co przeklęte, przemienia na błogosławieństwo. To jest przedziwna tajemnica odkupienia, której nie sposób nam teraz do końca zrozumieć, że niewidoczne cierpienie jednych ma wpływ na zbawienie innych. Kiedyś przekonamy się, jak bardzo, że to, co trudne, jest zbawcze. Święta Faustyna, kiedy to wszystko zrozumiała, to miała nawet odwagę mówić: Panie Jezu, jeżeli moje cierpienie może pomóc komuś pojednać się z Bogiem przed śmiercią, to ja Cię proszę, abym cierpiała. Rozumiecie coś z tego? I były nawet takie sytuacje, kiedy Pan Bóg zsyłał jej cierpienie na jakiś czas, a potem ona widziała, że jakaś dusza się wyspowiadała, że ktoś umarł pojednany z Bogiem, że ktoś na nowo odnalazł Jezusa pośród rozpaczy. Jednak żeby zrozumieć, że cierpienie oddane Chrystusowi staje się drogocenne, potrzeba jednego. Wiecie czego? Trzeba być człowiekiem wierzącym. To, co najcenniejsze, wyrasta z krzyża. I skoro krzyż staje się dla nas pomostem, przez który wchodzi się do pełni szczęścia, to musi mieć sens. Kiedy trzymamy się Jezusowego krzyża, kiedy przechodzimy przez swoją kalwarię, to dlatego, że wierzymy, że kiedyś to wszystko się skończy. Że jest życie po śmierci, że jest zmartwychwstanie. Że przyjdzie taki czas, kiedy już nie będzie bólu, nie będzie cierpienia, tylko dziękczynienie. Że przyjdzie taki czas, kiedy zniknie poczucie bezdomności i skończy się okres wygnania na tej ziemi, bo powrócimy do domu. I o to naprawdę chodzi w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Żeby na końcu powtórzyć słowa, jakie Pan Bóg wypowiedział w dniu naszego stworzenia. Dobre było. I patrzysz na krzyż, na swoje życie i nagle zaczynasz rozumieć, że to wszystko w rękach Boga stało się święte. Na ciele nadal są blizny, ale przemienione. Na dłoniach nadal są rany, ale uwielbione. I patrzysz na twarz kochającego Cię Boga i ogarnia Cię niewiarygodne szczęście. A potem patrzysz oczami Jezusa na swoją drogę krzyżową i mówisz: to wszystko było bardzo dobre.